Dzień dobry. Rysowanie linii sił pola magnetycznego związane jest z rozumieniem, czym są te linie sił pola magnetycznego. Pomoże nam w tym prezentacja, którą spróbuję teraz włączyć. O. Linie sił pola. Nazwa pochodzi stąd, że jest to graficzne przedstawienie, narysowanie tego, jak wygląda pole, a dokładniej, jak działałyby siły tego pola, gdyby miały na co oddziaływać w danym miejscu. Pole magnetyczne jest niewidoczne, w związku z tym możemy je sobie tylko wyobrażać, a właśnie linie sił pola magnetycznego bardzo w tym pomagają. Zasady rysowania linii sił pola są trochę inne w przypadku magnesów trwałych po lewej stronie i trochę inne w przypadku przewodników z prądem, dlatego że zarówno magnesy trwałe, jak i przewodniki z prądem wytwarzają wokół siebie pole magnetyczne. Najbardziej znany, klasyczny to jest magnes sztabkowy i linie sił pola wokół niego wyglądają w taki oto sposób. Są to linie ciągłe, które wychodzą z jednego bieguna, z bieguna północnego i wchodzą do drugiego bieguna, do bieguna południowego. Linie te się nie przecinają, spotykają się co najwyżej w biegunach. To jest magnes sztabkowy. Tutaj również linie sił pola wychodzą z bieguna północnego i idą w stronę bieguna południowego. Igła magnetyczna jest w gruncie rzeczy magnesem sztabkowym. Zachowuje się dokładnie tak samo. Pole magnetyczne wychodzi z jednego bieguna, tutaj biegun północny jest po prawej stronie, więc wychodzi z bieguna północnego i wraca do bieguna południowego, który tutaj jest po lewej stronie. Igła magnetyczna to jest po prostu magnes sztabkowy, który może się poruszać, może się obracać, jest w jakiejś płaszczyźnie obrotu. I można ją też wykorzystywać do tego, żeby zobaczyć to pole magnetyczne, bo zobaczcie, że gdyby igłę magnetyczną umieścić w polu magnetycznym jakiegoś innego magnesu, to ona się będzie układać wzdłuż tych linii. Tutaj na tym rysunku takie małe igły magnetyczne są i zobaczcie, że zawsze biegun północny, ta niebieska część, pokazuje, ma zwrot zgodny ze zwrotem linii sił pola od N do S. Gdybyśmy takich magnesików umieścili tutaj bardzo dużo tych igieł magnetycznych udałoby nam się tutaj zrobić, to one by nam pokazały te linie sił pola magnetycznego, chociaż tych linii sił przecież nie ma. Są tylko takim sposobem widzenia, są czymś umownym. I to się da zrobić, bo takimi malutkimi igłami magnetycznymi są opiłki żelaza. Żelazo, jak wiecie, w polu magnetycznym się magnesuje i zamienia się samo w magnes. A więc tworzy takie mikroskopijne magnesiki, ponieważ one są małe, tarcie jest nieduże, mogą się obracać, a więc mamy też igły magnetyczne. I na tym rysunku mamy właśnie magnes posypany takimi opiłkami. Tak dokładniej to na magnesie leży prawdopodobnie kartka papieru i na tej kartce dopiero nasypane są opiłki żelaza i jak widzicie, te opiłki układają się wzdłuż takich linii sił pola magnetycznego. Opiłki żelaza zachowują się właśnie jak takie maleńkie igły magnetyczne. Służą nam do tego, żebyśmy mogli zobaczyć to pole magnetyczne. W tym przypadku pole magnetyczne magnesu sztabkowego. Ziemia również jest magnesem. Nie do końca wiemy dlaczego, ale jest magnesem. Natomiast to, co jest ciekawe i zastanawiające na początku, to jest to, że nazwy biegunów geograficzne są niezgodne z nazwami biegunów magnetycznymi. Na biegunie północnym, na północy geograficznym, znajduje się tak naprawdę południowy biegun magnetyczny, chociaż nawet nie dokładnie na biegunie, tylko troszeczkę obok. To wynika z tego, że źródło tego pola magnetycznego nie do końca jest dla nas jasne, prawdopodobnie jest nim jądro żelazowo-nikrowe, które znajduje się wewnątrz naszej kuli ziemskiej. Najistotniejsze jednak jest to, żebyście pamiętali, że na północy geograficznej znajduje się południowy biegun magnetyczny. Pole magnetyczne wokół przewodników z prądem wygląda trochę inaczej. Tutaj, jak widzicie, nie ma biegunów. Nie ma miejsca, skąd wychodzą i wchodzą linie pola magnetycznego.
Dlatego tutaj potrzebujemy reguły prawej ręki, żeby określić, w którą stronę mają być zwrócone linie sił pola magnetycznego. Na tym rysunku zresztą, który widzicie, jest też jeszcze dodatkowa rzecz, którą warto zauważyć. Ten sposób rysowania jest nieczytelny. Zobaczcie, że my nie widzimy dokładnie, które linie są przed przewodnikiem, a które są za przewodnikiem. Gdybyśmy zrobili to doświadczenie przy pomocy opiłków żelaza, to już to wygląda trochę lepiej, zobaczcie. Mamy pionowo narysowany przewodnik z prądem, wektor indukcji, wektor prądu, przepraszam, jest w górę, to jest ta czerwony wektor. Natomiast na tej kwadratowej kartce, którą przebija ten przewodnik, rozsypane są opiłki żelaza i one właśnie tworzą te koła, te okręgi. Gdybyśmy przewodnik zwinęli w kształcie pętli, tutaj na tym rysunku mamy przewodnik w kształcie takiego okręgu, to linie sił pola będą dalej okręgami wokół tych okręgów, tylko tutaj nastąpi pewne połączenie się dwóch rzeczy, mianowicie z jednej strony sam przewodnik jest kołowy, a z drugiej strony i linie sił pola są kołowe, dlatego tutaj te linie, zwróćcie uwagę, w środku tego okręgu się dodają, się sumują. Tutaj to pole jest najsilniejsze. Gdybyśmy znowu regułą prawej ręki spróbowali chwycić ten przewodnik, to zobaczymy, że te linie, które są wewnątrz tego okręgu, one są wszystkie w tę samą stronę. Dlatego pole magnetyczne wewnątrz przewodnika kołowego jest bardzo silne. I to zjawisko wykorzystuje się w różnych urządzeniach, na przykład elektromagnes jest tak zbudowany, że przewodnik jest zawinięty w okrąg, a ponieważ można tych okręgów nawinąć wiele, to pole będzie dużo mocniejsze. I takie wielokrotnie nawinięte okręgi z przewodnika nazywa się zwojnicą. To jest to, co widzicie w tej chwili. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć nawinięć jak gdyby tego przewodnika, czyli pole będzie 5 razy silniejsze. Natomiast określenie, w którą stronę tutaj jest pole magnetyczne, wymaga użycia reguły prawej ręki i do tego jeszcze wyobrażenia sobie tego, jak to wygląda. Ponieważ rysowanie takiej trójwymiarowej przestrzeni na dwuwymiarowej kartce zawsze jest kłopotliwe, a tutaj jeszcze dodatkowo dosyć duża niejasność się pojawia w kierunkach i zwrotach. Dlatego przy rysowaniu pola magnetycznego przewodników z prądem bardzo często będziemy używać wektorów, które są pionowo narysowane w stosunku do kartki. Ale o tym za chwilę. Tylko szybko przypomnę, po lewej stronie mamy przewodnik, po lewej stronie mamy magnesy trwałe, u góry magnes sztabkowy, potem magnes podkowiasty, później igła magnetyczna i ziemia. Z kolei po prawej stronie mamy dwie ilustracje przewodnika liniowego, później jest przewodnik kołowy i na samym dole zwojnica. Rysując linię sił pola magnetycznego, pamiętajcie o tym, że to muszą być linie ciągłe, że zaczynają się i kończą w biegunach lub używamy reguły prawej dłoni, że się nie przecinają, a tam, gdzie są gęściej narysowane, to znaczy, że pole w tym miejscu jest najsilniejsze.